Proszę Państwa, ten moment zawsze jak najszybciej chciałam mieć za sobą, dlatego że się strasznie premuję, a ponieważ dawno tego nie robiłam, więc ja bardzo tak poproszę, żeby otoczyli mnie tutaj artyści. Zacznę może nietypowo od Rozynka w tym cieście, od pana Tomka Troszczyńskiego. Dlatego że większość pań, większość tego zespołu to kobiety. Nie ma niestety z nami mamy pana Tomka, pani Franciszki Troszczyńskiej. No niestety musiała zostać w domu. Proszę Państwa, nie wiem, czy skupiać się tak bardzo szczegółowo na biografii twórczej poszczególnych bohaterów, ale proszę wszystko powiem, że na przykład pan Tomek już od 32 lat, dokładnie, zajmuje się tworzeniem biżuterii artystycznej, jest zdobywcą Grand Prix konkursu biżuterii artystycznej Camelot 1115. W wolnych chwilach, bo oczywiście nie tylko zajmuje się tworzeniem biżuterii, to jest niebywałe, bo robi bardzo dużo rzeczy. Na przykład tańczy, a próbkę jego tańca miałam nie dalej jak przedwczoraj, w dniu, w którym przygotowywali właśnie tę wystawę. Następnie maluje, fotografuje trójwymiarowo, produkuje i montuje elektronicznie filmy. No a co robi w wolnej chwili? No w wolnej chwili o tych wszystkich pasjonujących niewątpliwie zajęć jeździ na rowerze. Pan Tomek przygotował nam prezentację multimedialną.
to, że jest urzędnikiem państwowym i lekko lewitującą, ale bardzo fajnie lewitującą, bo w odpowiednim kierunku po prostu maluje obrazy. Pasję odkryła, gdy wyrosła z nadmiaru obowiązków, czyli dzieci odchowane, trochę wolnego czasu i jest fajnie. I niech tak zostanie, Pani Aniu. Pani Franciszki, tak jak powiedziałam, nie ma między nami. A kolejną bohaterką jest Ola. Ola zamieniona tak bardzo jak ja, te karteczki poprzekładam. Ola jest studentką filozofii. Swój debiutancki tomik poezji napisała mając 18 lat. Jest w tej chwili na drugim roku filozofii. Poezja pojawiła się u niej bardzo wcześnie, a przyczynił się do tego w dużej mierze jej dziadek. Dziadek, który kochał historię, literaturę, muzykę, poezję i jak widać zaszczepił w Oli właściwie wszystkie te dziedziny i dzięki temu ten paradoks w tą się narodził. Tak, tak, tak. Nie, to jest...